taką, jedną z moich intencji była intencja, żeby poznać, jak funkcjonuje wszechświat. A ciekawe uczucie, ponieważ jeżeli już to było po drugiej dawce ayahuaski, wtedy ten kontakt jest dosyć mocny i w tym momencie praktycznie, jeżeli pomyślisz o czymś, to ayahuaska cię przenosi. Czyli praktycznie to jest momentalnie przenoszenie. I jeżeli ja pomyślałem o tym, życzyłem sobie, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje to wszystko dookoła Ziemi, jak wszechświat funkcjonuje, zostałem przeniesiony w przestrzeni. I teraz nie wiem, czy to była Ziemia, czy to był układ planetarny jakiś inny. W każdym razie na pewno była to planeta. Na pewno dookoła tego wszystko jak gdyby poruszało się w polu, to nie było pole energetyczne, bo ja nie widziałem tego, żeby to było energetyczne, ale coś musiało być na rzeczy. Były takie istoty, które przypominały mi trochę wycięte z papieru aniołki, które tak jak płaszczki w wodzie sobie fruwają w tym polu energetycznym. I to wszystko było takie, taką dobrocią emitowało, taką miłością, takie bardzo wzniosłe, przepiękne uczucie. Sądzisz, że obrazowanie na przykład aniołów, które przetrwało w naszej kulturze, mogłoby pochodzić z czegoś takiego? Mogłoby pochodzić, bo to były dokładnie zarysy, ja to skojarzyłem najpierw z płaszczką, a później to skojarzyłem z tymi aniołkami, które gdzieś tam na straganach, kiedyś na odpustach można było kupić. Tak. I one sobie tak błogo pływały. I jedna przepiękna rzecz był... Jak popatrzyłem, to jest dosyć... Ja wiem, umowne. Umowne. Do góry, wydaje mi się, że to był jakiś emiter energii, czy coś innego. To była taka jasna, olbrzymiej jasności kula, z której wychodziły różnokolorowe promienie. Ale to było tysiące tych promieni, tak się rozlewały. I miałem taki przekaz, że właśnie to dostarcza energii do, nie wiem, czy do tej części wszechświata, czy na Ziemię, ale to był ten emiter tej miłości i tej energii. A to interesujące, wiesz, bo przecież fizyka już udowadnia, że istnieją takie pola, w których spontanicznie powstaje energia. Ja cały czas mówię w swoich programach o zasadzie zachowania energii, ale to zasada, jestem źle zrozumiany, bo tam ktoś to komentował, że są takie pola. Oczywiście tak, natomiast zasada zachowania energii mówi o tym, że raz wyprodukowana energia po prostu nie jest zniszczalna. Przynajmniej w naszej, jakby w naszym zakresie działań. Tak? Nie potrafimy, zmienia tylko formę. Zmienia, prawda? Tylko formę. Natomiast rzeczywiście istnieją takie przestrzenie, w których emisja energii powstaje spontanicznie i my nie mamy w ogóle pojęcia, skąd to się dzieje. Tak jakby rzeczywiście w jakiejś najmniejszej cząstce wszechświata istniał jakiś... No, ja zawsze mam dreszcz, jak mówię o Bogu, tak? Bo to zaraz mi się wyobraża personalnie jakiś Bóg, ale nie, jakaś siła taka właśnie. Taki emiter. Taki emiter właśnie. Mhm. I może to jest też porównanie do tego oka, które emituje te, wiesz, promienie. Być może, tak, że niektórzy czy nawet do tej gołębicy, prawda? Gołębica bardziej, tak, rzeczywiście. Z promieniami. Bo tutaj też mamy taki bardzo blisko leżący kształt ten anielski. Być może tak to było interpretowane. Trzeba pamiętać, że jednak po tamtej stronie, czy w tym innym wymiarze, ten wymiar musi się w pewnym stopniu tak dostosować do nas, żebyśmy to mogli zinterpretować. Bo inaczej to nie ma sensu, taki przekaz. No więc tak. Te niby aniołki pojawiły mi się tak, dlatego że prawdopodobnie miało mi się skojarzyć z aniołkiem. Jeżeli ja byłbym, nie wiem, Eskimosem, to może byłyby to dla mnie płatki śniegu, prawda? Możliwe. Dlaczego nie? To prawdopodobnie dostosowuje się do indywidualnej osoby. Skoro traktujesz tą substancję jako istotę, która do ciebie mówi, no to jeżeli ona by chciała być zrozumiana, no to musi mówić jakimś językiem który jest dla nas możliwy, chociaż trudny, ale jednak możliwy do interpretacji. Ciekawa rozmowa, bo ayahuasca jest taką substancją, z którą jest kontakt dwustronny, czyli można się z nią porozumiewać. Mówić do niej?
To jest telepatia, czysta telepatia. Na samym początku, jak zacząłem ten przekaz, to bardzo dziwnie się czułem, ponieważ pomyślałem sobie coś i od razu dostałem odpowiedź. Nawet nie skończyłem tej myśli. Dokładnie. Tak, znam to. No i pierwsze uczucie, okej, coś jest ze mną nie tak, prawda? Coś sobie wymyślam. No ale następna, kolejne pytanie, kolejna odpowiedź. Później jak gdyby w mojej głowie... No to naprawdę ciężko określić, bo my musimy skończyć zdanie, żeby to zdanie miało sens. Czyli posługiwać się czasem. Posługiwać się czasem, a tam ten czas nie istniał. I pamiętam, zapytałem, bo to za namową kolegi, bo on mi mówił, że jego ayahuasca przeniosła w przeszłość i widział swoje przeszłe życia. I później go przeniosła w przyszłość. Ja myślę sobie, to ja też wykorzystam. No i zapytałem się ayahuaski, chciałbym, żebyś mi pokazała moje przeszłe życia. No, a ayahuasca mi się zapytała, a czy chcesz na pewno? O, jeszcze inteligentna. Tak, a ja jej odpowiedziałem, prawda, jeżeli jest mi to potrzebne do dalszego wzrostu, doskonalenia się, to oczywiście chętnie. Dostałem od razu odpowiedź, nie jest ci to zupełnie potrzebne. No to okej, a może przyszłe? I to samo pytanie, a na pewno je chcesz, jeżeli mi to jest potrzebne do wzrostu, do swojej... jak gdyby duchowego wzrostu, mogę ci pokazać. No ja powiedziałem, że okej. I ayahuasca mi odpowiedziała mi, że nie jest ci to zupełnie do tego niepotrzebne, więc już nie kontynuowałem tej rozmowy i... A zadałeś takie pytanie, na które dostałeś odpowiedź? Dostałem odpowiedź właśnie na pytanie, jak funkcjonuje ten wszechświat. To ciężko to interpretować, to jest to właśnie, o czym odpowiedziałem. Nie dostałem odpowiedzi na jedno pytanie, takie, no może to bardziej osobiste pytanie, ale ciekawie mi się to przedstawiło, bo przedstawiła mi się maska olbrzymia, taka, nie wiem czy kojarzysz, Majowie mieli takie maski z takimi patyczkami. Dokładnie wyglądało to jak maska Majów, ale to było gigantyczne, to było olbrzymie. Jak w ogóle w tych przestrzeniach mierzyć rozmiar? Ja się przy tym czułem maleńki. I to była głowa, to była ta maska z milionami tych energii, które przez tą przechodziły, one tak sobie, takie na Matrixie, tak się przelewały i zdecydowanym takim głosem była informacja, że nie ma dostępu, niestety. No access. No kurczę. Także strażnicy pewnie też są po tamtej stronie i pilnują dosyć mocno. Mówisz o tych strażnikach, którzy trzymają nas w Matrixie? Właśnie ciekawe. No nie wiem co to było. W każdym razie nie miałem dojścia. Odcięło mnie od informacji. Ale to nie była ayahuasca. To było właśnie zewnętrzne. Ta maska. Coś, co powiedziało mi, że nie ma dostępu. Bo ayahuasca zupełnie inaczej się komunikuje, bo to jest roślina żeńska, czyli jest bardzo łagodna. Po matczynemu cię traktuje i stara się tłumaczyć wszechświat i wszelkiego rodzaju emocje bardzo łagodnie po matczynemu. Są jeszcze innego rodzaju środki, które podobnie mają DMC i one, tak jak to jest kaktus, nazywa się San Pedro. Także to przede mną, też bardzo ciekawe podobne doświadczenie. I to jest... Zdaje się, że Witkacy mówił jeszcze o pejotlu, tak a propos, i to gdzieś w okolicach Meksyku rośnie. Także ciekawa zbieżność, czyli są dwa takie kaktusy. Ja znam na pewno San Pedro. Na pewno San Pedro i już mi ostrzegano, że to jest dosyć ciężkie przeżycie, bo to jest siła męska znów. Tutaj ayahuasca delikatne, a San Pedro jest bardziej męska siła. Ale ciekawy jesteś z tego, co... Jestem ciekawy, tak, bo chciałbym być trochę sponiewierany, bo to jest zawsze jakieś doświadczenie, prawda? No a niektóre osoby, muszę ci powiedzieć, że były sponiewierane, bo znaczy sponiewierane. A jeżeli oglądacie filmiki na YouTubie z ayahuasca, to występują. Widać, że ludzie wymiotują tam i w konwulsjach się zwiniają. To nie są wymioty, chcę od razu powiedzieć. Czy to jest, szamani to nazywają purge, czyli to jest jak gdyby takie głębokie odkrztuszanie. Dlatego, że ayahuasca to jest duża dawka energii. Poza tym przed samą ceremonią szamani, oni nazywają to takim bąblem energetycznym, tworzą bąbel energetyczny, żeby nic z zewnątrz się złego nie dostało.
i nic z zewnątrz nie przeszło. Nie wiem, portale zamykają, cokolwiek by to było, ale bardzo ciekawe to, bardzo ciekawa formułka jest, bo ci szamani tańczą i właśnie odmawiają dokładnie taką formułkę. I oni się łączą z siłami zła i z siłami dobra. I na samym końcu ceremonii dziękują siłom dobra i dziękują siłom zła. Oho, to powiem ci zastanawiające. Muszą jakiś sposób równowagi wprowadzić dla ochrony tych uczestników. Tak. Nie pamiętam, na której to była ayahuasce, ale zastanowiło mi właśnie to dobro i zło i zastanowiło mi to, że przy pewnego rodzaju muzyce, która jest bardzo intensywna, ludzie zaczynają właśnie jak gdyby odkrztuszać, bardziej się jak gdyby męczą, zwijają i coś romantyk im gorzej pracuje. No ja miałem podobne odczucie, że jeżeli ta muzyka była intensywna, to troszeczkę ciągnęło mnie na takie wymioty, aczkolwiek to podobno zależy od osoby, czy jest bardziej oczyszczona, czy jest mniej oczyszczona, nie wiem, czy od energetycznej, od aury, od czegoś to w każdym razie zależy. Słyszałem, że ludzie przygotowują się do tego spożycia i wcześniej odtruwają swój organizm poprzez zastosowanie jakiegoś jadu żaby kombo. Kombo, ale to jest zupełnie innego rodzaju. Nie, że to w procesie przygotowywania do... Może być. Kombo można też osobno stosować, ale to można też stosować przed ayahuaską. Bo są różnego rodzaju sposoby oczyszczania tego organizmu. Tam poziom ryzyka jest duży. Tak, podobno. Na kombo jest bardzo duży poziom ryzyka. No to pamiętajcie, jest duży poziom ryzyka. Zwłaszcza, że od czasu do czasu docierają z mainstreamu takie wieści, że ktoś się zatruł i go nie odratowano. Tak. To już musi być odpowiedzialność. Osoba, która wie, o co chodzi. Takie standardowe przygotowanie do ayahuaski to jest tygodniowa abstynencja od pokarmów mięsnych. Głównie na owocach powinno się funkcjonować i na 24 godziny przed ayahuaską praktycznie dieta ścisła. Można pić tylko wodę. W czasie ceremonii nie wolno pić wody, ale przed ceremonią można. No tak. Chciałem jeszcze wspomnieć o tych siłach dobra i zła. Bo na jednej z ceremonii właśnie miałem takie życzenie, żeby zobaczyć, jak wygląda dobro i jak wygląda zło. Ach, bardzo kuszące. Bardzo kuszące. Tak. No i zobaczyłem. Też bym zobaczył. Genialne. To było genialne. Jestem. Opowiedz. I oczywiście, jak wspomniałem, ayahuasca działa na muzykę. I muzyka zaczęła być bardziej intensywna, taka wręcz murzyńska, taka huchacha, bębny, gdzieś jakieś tego rodzaju odgłosy, tam ktoś z tymi muszelkami tańczy. I mam wizję, że zza horyzontu wychodzi taka jakby chmura atramentu, wiesz, tak się to rozlewa, tak się to miesza, taki dym ciemny i to tak pełznie do mnie. No troszkę się, wiesz, wystraszyłem, prawda, no ale obserwuję, ale bardzo ciekawe doświadczenie. Ale to było dobre czy zło? To było zło, bo to taka, wiesz, muzyka ciemna, coś wychodzi. Ale powiem ci ciekawe doświadczenie, bo ja widzę w głowie, że moja szamanka koło mnie stoi. I ona tańczy koło mnie tymi swoimi, wiesz, grzechotkami. Tak. I ona sobie nic nie robi z tego, że to zło sobie wychodzi na mnie, prawda? Ona tam sobie, wiesz, śmieje się, no nie? A ja patrzę, cały horyzont się zaciemnia i wychodzi. No i wychodzi, obraca się tak jak węże. Wiesz, ja tak stoję, szamanka tańczy. Myślę, dobra, jak tańczy, to pewnie mi ochroni. I czułem taki przekaz od tego zła. Ja się nie bałem tego, ale czułem, że starało mi się przekazać pewien, żebym czuł respekt do tego, że jest. Jestem, pamiętaj, że jestem, respektuj mnie. Nie ma czegoś takiego, że nie ma zła, jest samo dobro, albo jest samo zło, nie ma dobra. Jesteśmy razem powiązani, czuj respekt przed złem. I w momencie, kiedy muzyka się zaczęła powoli zmieniać na taką łagodniejszą, to zło zaczęło tak, wiesz, znikać za tym horyzontem i zaczęło dobro przychodzić i to była taka błękitno-biała chmurka z przepięknymi, lśniącymi, wiesz, gwiazdeczkami i błogość, po prostu genialne. Także może to była moja interpretacja zła i dobra, bo... Wiesz, wizualnie no to jakoś to musiało być uproszczone, ale chyba ważniejsze jest twoje odczucie w kontakcie z tym, nie? Tak. Ten respekt i widzisz, że jest dookoła ciebie coś,
czego nie potrafisz wyjaśnić i się z tobą komunikuje jeszcze. A dobro komunikowało się? Dobro nie, wyszło radosne i się tylko tak, wiesz... Zmieniło się tu, nie? To bardzo się mocno zmieniło. To się bardzo zmieniło na 2 tygodnie i później niestety rzeczywistość wszystko spłaszczyła i doprowadziła do parteru. No właśnie, a jak jesteśmy przy zmianie? Bo widzisz, ludzie na przykład, tak jak robiliśmy wywiad z Bartkiem, który umarł, wrócił tam 3 razy do życia i tak dalej, to nasi widzowie wiedzą, no to na nim to doświadczenie wyjścia poza ciała dokonało pewnych zmian. Człowiek, który, większość ludzi zresztą po takich doświadczeniach, później w życiu, jak wracają do tak zwanego realnego życia, to oni już inaczej na nie patrzą. Czy ty też masz takie wrażenie, że to cię zmieniło? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie. Co zmieniło? Patrzysz na świat jak na zasadę, jak gdyby to wszystko funkcjonuje razem, wszystko jest ze sobą połączone. To, że pewne rzeczy mi przeszkadzają, przeszkadzają mi oczywiście, ale teraz nie, jak gdyby nie pobieram tej energii złej od nich. Mhm. One sobie tam swoją złą energią żyją. Ja staram się nie uczestniczyć w tym i nie dawać im pożywki, bo tak jak mówię, to jest wszystko energia. Z tego, co mi ayahuasca pokazała, jest wszystko energia, totalnie. I wszystko jest połączone. Wszystko jest ze sobą połączone. Czy to ci dało jakiś spokój, opanowanie, tak, wpływ na czas twój, na postrzeganie materii? Wpływ na ludzi, na rzeczywistość, na czas, nawet na jakąś tam przysłowiową mrówkę, która sobie gdzieś idzie, to może starają się ją omijać teraz, nie rozdeptać, bo to jest część mnie. A kategoria zła, czyli wiemy o tym, że na Ziemi rozgrywa się pewna gra, w której ktoś kogoś wykorzystuje. Być może nie przyjrzałeś się do tej pory, ale teraz z perspektywy tego doświadczenia i twojej zmiany, jak byś się przyjrzał na te grupy, które próbują manipulować nami, które nas tutaj przymykają, przytłumiają? Co, ja myślę, że to jest cały czas ta gra o energię. Wszystko rozchodzi się o skupienie uwagi, a za uwagą idzie energia. Absolutnie tak, to oczywiście. I w tym momencie, jeżeli te złe, nie wiem, grupy, istoty, dokładnie, one pobierają od nas energię. No tak, to wiemy. Czyli jeżeli skupiamy się na pewnych złych rzeczach, staramy się brać udział w tym, więc stracimy swoją energię na rzecz ich, które rosną dzięki naszej energii. Czyli z twojego punktu widzenia po tych doświadczeniach powinniśmy bardziej wsobnie tą energię zachować i z niej wymyśleć nową ścieżkę? Tak, i przekazać tą energię drugiej osobie, która tej energii potrzebuje, bo to, co trzyma w ryzach cały wszechświat, to jest miłość. To jest podstawowa, to jest zasada podstawowa, twórcza, tak, dokładnie. To ja jest też to, tak uważam. To jest ten emiter energii miłości, to jest to. Jeżeli my przekażemy komuś miłość, ta energia do nas wróci. Podwojona jest, podwojoną siłą. Ale jeżeli zaczniemy skupiać swoją energię na czymś, co na pewno nam tej miłości nie odda, więc tym samym tracimy tą energię. To bardzo ważne potwierdzenie, wiesz co, wielu wniosków różnych myślicieli, filozofów i badaczy. I to wszystko zaczyna być naprawdę bardzo spójne. To jest tak proste. No właśnie. Bo widzisz, tylko proste mechanizmy mają szansę działać miliony lat, nie? Tak. Czy eony. To mnie zaskakuje, że to jest tak proste. To jest takie przebudzenie całej tej grupy po tej ayahuasce, to jest tak... A przecież ja to wiedziałem od zawsze. Ale jednak nie. Jednak to musiało być przekazane przez coś. Doświadczone. Tak, zgadza się. Doświadczone. Doświadczone. No jak słyszysz, jak coś smakuje na przykład, tak? Bo, no, mieszkamy w 2 różnych krajach, tu się spotykamy i ty mi możesz powiedzieć, a w tym kraju, gdzie ja mieszkam, jest taka potrawa. I co z tego, że mi to opowiesz? I smakuje jak kurczak, bo wszystko podobnie na smakuje przykład. Jak kurczak. I co z tego, jak ja tego nie doświadczę? Twoje doświadczenie. Tak. Jeżeli ja muszę przyjechać, to nie jest zamówić. Dokładnie. I spożyć. Także doświadczenie na ayahuasce za każdym razem jest inne. A ayahuasca bardzo indywidualnie podchodzi do osób.
bardzo dużo osób wyleczyła z nałogów, to wiem, bo... O, to interesujące. Tak, a ten kolega, z którym poszedłem tam, on, jak to jest zespoły z Jamajki do niego przyjeżdżali, to zawsze sobie coś tam, jakieś zioło fajne przywieźli, rozrywkowe. I on mi później mówił, Paweł, ja w ogóle, wiesz... Nie potrzebuję. Nie potrzebuję, zupełnie. Nic, odstawił totalnie. To nie były jakieś narkotyki, to było jakieś tam rozweselacze, no nawet nie wiem, jak to się, dopalacze, nie, to nie były dopalacze, to było po prostu jakieś zioło, które sobie też tam muzycy zażywali i tworzyli swoje kompozycje przy ognisku, prawda? Tak. Ale on mówił, że to w ogóle nic, kompletnie. Nie rusza. Nie rusza, zupełnie. No tak, bo jak się poznaje prawdę, no to, tak. To później przestaje smakować jakby ten... Bo to też przytłumia, pamiętaj substytut. O tym, że te substytuty, te wszystkie rozrywkowe substancje to ci przytłaczają to wszystko. No tak. I więc to chyba o to chodzi, żeby ogłupić bardziej tymi substancjami, żeby się mieć przysłowiowy odlot, a jednocześnie przytłumienie. A widzisz, to ma sens, bo mnóstwo takich narkotycznych substancji jest dopuszczone do obrotu, poczynając od alkoholu, poprzez leki, zwłaszcza leki psychiatryczne. Półświatek handlu narkotykami, który można by było zlikwidować naprawdę błyskawicznie, gdyby tylko tak, chciano. Gdyby chciano. Ja rozmawiałem, nie powiem tutaj o kogo chodzi, nawet nie naprowadzę, ale rozmawiałem z moim kolegą dawnym bardzo, który wszedł na szczebelki kariery policyjnej i po latach, żeśmy się spotkali, jest oficerem takim, no właśnie od spraw narkotyków. I zapytałem go, jak to jest? Co to jest, że od czasu do czasu pojawiają się takie spektakularne wieści w telewizorze, że tym mainstreamowym, że a tutaj zatrzymano, to tam zatrzymano i tak dalej. A na ulicach dalej ten handel kwitnie. W szkołach, o zgrozo, też handel kwitnie. I on mi powiedział krótko, gdyby ludzie nie żyli z tego, w tym także my, to my byśmy sobie z tym poradzili. Ale pokusa jest tak duża i tak dużo osób jest w to zamieszanych, że tego nie da się zwalczyć, bo to już jest systemowe. Nie wprowadzał mnie w szczegóły, bo bał się prawdopodobnie, zresztą pewnie nawet ja bym nie nalegał, nie chciałbym go narażać. Natomiast to zaczyna mieć sens. Wpuszczanie substancji na rynek, czy to będzie z banderolką, z akcyzą, czy nie, to nie jest istotne. Ale żeby jak najbardziej ludzi przytłumić, żeby odeszli od poszukiwania samego siebie, odpowiedzi, tak. Kim jestem, jak wygląda świat, albo dojścia do kluczowej moim zdaniem wiadomości, jesteśmy jednością, to co nam powiedziałeś. Zauważ, że ayahuasca jest oficjalnie zakazana. No jest. Dlaczego? Wiesz co, tylko słyszałem, że w Londynie nad Tamizą można ją spożywać, ponieważ policja może tylko do brzegu kontrolować, natomiast plaże Tamizy już nie. No to ciekawe. I tam sobie odbywa się takie różne... Ale widzisz, że jeżeli jest substancja, która ci pomaga, bo mnie pomogła spojrzeć inaczej na świat i bardzo wielu moim serdecznym znajomym też pomogła. Jak wyrwało to ich jest, z nałogów, to w ogóle nie ma dyskusji. To dlaczego to jest, nie wiem, zakazane? Mity się pojawiają, że można umrzeć od tego, zawału serca dostać. To, co ja zrobiłem, poszukując informacji o ayahuasce przed ceremonią, to gdyby mój serdeczny przyjaciel nie powiedział mi, Paweł, chodź ze mną, bo to jest bezpieczne, to ja bym nie poszedł, bo ja byłem straszony. No tak, i stąd się pojawiają między innymi o tym żabim jadzie, tak? Też takie informacje. Tak. Chętnie są przez mainstream pobierane takie... Ja nie twierdzę, że takich nie było. Nie mogę też stwierdzić, że takie były, bo mnie przy tym nie było, ale jeżeli pobierane są informacje chętnie i później prezentowane, przekazywane w społeczeństwo, że to jest zagrożenie, że od tego można umrzeć i tak dalej, no to jest to oczywiście pewnego rodzaju bariera, która się tworzy. Dokładnie. Ja nie wiem, czy... Nie słyszałem w ogóle, żeby po tej substancji były jakieś zgony. Ty słyszałeś?
Nie słyszałem. Nie, to jest zupełnie substancja bezpieczna, która w Ameryce Południowej jest nagminnie stosowana przez całe rodziny. To jest tak, jak oni się tam spotykają, tak jak u nas, nie wiem, przy grillu. Może nie przy grillu, ale przy jakiejś takiej wódeczce i oni sobie rozmawiają z tymi duchami przodków, bo tak to nazywają, tak im się łaska pojawia. To jest wszystko, to jest normalne. Kontynent, jeżeli mówisz ogólnie w Ameryka Południowa. No, bardziej Peru, bardziej te rejony Peru. Aha. Jedna rzecz, o której mi mówiła o dwóch szamanów, z którymi rozmawiałem, bo byłem u dwóch różnych szamanów. Dużo osób jeździ do Peru, żeby tam sobie wziąć tą oryginalną ayahuaskę. I to są może takie, być nieoryginalne? Podróbka chińska? Podróbka chińska. Proszę. Wiesz, to jest symbolika miejsca. Oni sobie tam robią takie swoje, nie wiem jak to nazwać, to nie są kościoły, to są takie miejsca. Zbory. Tak, takie, zbory i tam, dokładnie, jest. I tam przychodzą ci szamani i serwują ayahuaskę. I wszyscy moi szampani, z którymi rozmawiałem, znaczy dwójka powiedziała mi, że 90% tych szamanów, którzy tam serwują, ogłaszają się gdzieś tam, może nie w gazetach, ale można ich znaleźć wszędzie. Jest to ayahuaska z zupełnie innego poziomu i to jest ta ayahuaska, można powiedzieć, taka dosyć mocno rozrywkowa, a po drugie oni przywołują, tak mi przynajmniej szamani tłumaczyli, że przywołują duchy dżungli. I te duchy dżungli właśnie poniewierają te osoby i powodują te konwulsje, że osoba się łapie za głowę i krzyczy, że coś ją gdzieś tam od środka rozrywa. To średnio to wygląda, powiem ci. Mnie by nie zachęciło. Ale dużo osób jeździ specjalnie do Peru i później wracają z wielkimi pretensjami, że jednak to nie było to. Że to była jakaś inna ayahuaska. Wielbiciele takich, wiesz, z ekstremalnych sportów, jak skok na bungee albo... No wiesz, no... Pomiędzy szamanami też jest na pewno różnica, jest szaman i szaman, prawda? Niektóry może sprzedawać za pieniądze dodatek jakiś do ayahuaski, który spowoduje zupełnie inne, wiesz, doświadczenia, ale... Dobrze, a powiedz mi, ponieważ to doświadczenie powtórzyłeś czterokrotnie, gdybyś miał tak streścić w paru zdaniach odpowiedź na pytanie na przykład naszego widza, którego ciągnie, jest ciekawy, co mógłby zrobić, żeby no, zwiększyć bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo? Swoje własne, tak? No boi się, ale chce, tak? To jedno żeśmy ustalili, czyli sprawdzić tego szamana, tak? Sprawdzić tego szamana. Każdy szaman powinien, dobry szaman powinien mieć taki wstęp, powinien wyjaśnić, skąd się ta ayahuaska bierze, z jakiego, przez jaką rodzinę została przyrządzona. Oni mają tam swoje specjalne nazwy, ale za każdym razem, jak mieliśmy ayahuaskę, szaman przedstawiał dokładnie całą historię tej ayahuaski, gdzie była zrobiona, przez jaką rodzinę, co było dodawane, jakie zioła, wszystko. Aha. Całe wprowadzenie o ayahuasce. Czyli coś takiego, jak my kupujemy w sklepie i czytamy skład produktu. Dokładnie. Gwarancja jakości i tak dalej. Poza tym dobry szaman zawsze zbiera osoby, które pierwszy raz zażywają ayahuaskę, do siebie, tam zawsze jest w grupie 4-5 osób, które pierwszy raz przychodzą i ma z nimi taką indywidualną sesję, indywidualną rozmowę. Przygotowanie. I każdy może mu zadać pytanie, tak. I on mówi, co, czego nie wolno, co można, jakie mogą być objawy, co można robić, czego nie można robić. I to widać, że w tym momencie szaman po prostu przygotowuje konkretne osoby, które nie mają wiedzy na temat ayahuaski. Jeżeli pójdziecie na ceremonię i spotkacie się z osobą czy z szamanem, no ciężko powiedzieć, jak się będzie nazywała dana osoba i po prostu zostaniecie tylko zaproszeni po to, żeby wziąć ayahuaskę i wypić, no to już coś jest nie tak. To znaczy, że już czerwona lampka się powinna zaświecić. Także musi być zawsze to wprowadzenie, zdecydowanie. I ta informacja skąd pochodzi. Jakieś inne? Masz pomysły, co by doradzić tym ciekawskim? Na pewno proszę nie oglądać filmów na YouTubie związanych z ayahuaską, szczególnie z przeżyciami, bo to są indywidualne przeżycia. Tak jak ja na początku mówiłem, miałem pewne wyobrażenia i te wyobrażenia już sobie w głowie układałem. O, coś się tutaj zapala, to zaraz wyjdzie takie, bo kolega mi opowiadał. Zupełnie nie.
trzeba po prostu poddać się temu wszystkiemu i samo przyjdzie. I pewnie po godzinie dopiero się ktoś tam przyzwyczai do tej telepatycznej komunikacji i rozmowy z ayahuaską, bo to chwilę czasu. Tak, dwie, trzy intencje. Żeby nie przesadzić. Żeby nie przesadzić. I mogą już się pomieszać później odpowiedzi i będzie ciężko pewnie je posegregować. Pewnie tak. O, i ważne, żebyś od razu po ceremonii spiszcie sobie wszystkie rzeczy, które pamiętacie. Bo ja po pierwszej ceremonii sobie nie spisałem, bo dla mnie było tak oczywiste wszystko, że to było tak jasne i tak pamiętałem, że ja tak miałem genialne. Z nami, tak. Genialne. Miałem zawsze przy łóżku otwartą stronę czystą zeszytu A4 i zaostrzony ołówek. Bo długopis lubi przestać pisać czasami, tak. A ołówek zawsze działa. Także zdecydowanie coś do pisania i spisać wszystko, nawet jakiekolwiek małe znaki, dlatego że miałem taką sytuację, symbole, że symbole, już nie pamiętam, chyba z drugiej ceremonii czy z pierwszej, dopiero mi się jak gdyby przepowiedziały czy sprawdziły w życiu po tym roku czasu, bo to dopiero z opóźnieniem, jak gdyby. Może nie z opóźnieniem, to przekaz do przyszłości, to pewne rzeczy się staną tak w przyszłości. Sami, tak. Ja ciebie rozumiem, tak. Spisywałem ja dopiero, przecież to tak wyglądało, ja to gdzieś widziałem. Mhm. Ja widziałem tą energię płynącą, ja widziałem to drzewo, które faktycznie to jest to drzewo gdzieś w parku zobaczone. Takie bardziej realne déjà vu. Mhm, dokładnie. Także to jest bardzo ważne. Super. Bardzo ważna porada jest. Myślę, że bardzo dużo uzupełni i być może zaoszczędzi na ilościach ceremonii. Dokładnie. Ciekawy. Dokładnie. Ayahuaskę można brać. Znam osoby, które były na maratonie weekendowym, czyli piątek, sobota, niedziela z ayahuaską. A to takie już wyzwanie to już takie z natury sportowe. Tak, tak. A ja chyba bym nie wytrzymał tyle poszcząc, bo... Jednak ta ayahuaska, ten olej silnikowy gdzieś tam w żołądku, prawda, pewne reakcje wywołuje i po ayahuasce oczywiście można zjeść, tam są owoce, szamani przygotowują, bo to nie mogą być jakieś tam mięsa czy owoce, które mają niską energię. Oni wybierają odpowiednie owoce. Są to, co tam było? Winogrono były, ananasy były, były jakieś takie pieczywo, które, ryżowe pieczywko, coś takiego, takie wszystko lekkie. Takie lekkie. I jeszcze ayahuasca działa przez 2 dni po ceremonii. Czyli jak? No przechodzi wieczorami. Właśnie jeżeli się skoncentrujesz, jeżeli medytujesz, jeszcze jest. Tak się wygasza powoli, ale przez 2 dni jeszcze miałem przekazy. Aha. Delikatne. To nie były już takie wyraźne, mocne, ale było. A no widzisz, a było. W naszym codziennym pędzie zapominamy o tym, że rzeczywiście no, jakiś okres karencyjny musi być. Dokładnie. Przypuszczam, że gdyby nie ta rzeczywistość i ciągłe zabieganie, to jeszcze by to trwało dłużej. Bardzo interesujące. Bardzo ci dziękuję, bo w ogóle ja jestem, powiem ci, pierwszy raz rozmawiam tak dokładnie i tak szczegółowo i dostaję tak interesujący i spokojny w tej naszej konwersacji przekaz i konkretny. Myślę, że nasi widzowie też na tym skorzystają. Bo to jest przepiękne uczucie. To jest uczucie nie do opisania i to jest przepiękne uczucie. To wychodzi się z sercem otwartym na cały świat. To można drzewa ściskać po tym, bo to jest energia wszystko. Genialne. Tak, i co ważne dla podsumowania, ta uwaga twoja, czy spostrzeżenie właściwie, że wszystko jest jednością, że my nie powinniśmy przekierowywać naszej uwagi na rzeczy, które chcą koniecznie od nas tą energię pobrać. Które gdzieś tam krzyczą, żeby zwrócić na nie uwagę. Tak, tylko że mamy tworzyć swój własny świat, wrócić do tej jedności, zauważyć ten emiter tej miłości i zaufać jemu. I siatka. To jest genialne. Siatka jest genialna. Za każdym razem się pojawiała siatka. I jeżeli ja siedziałem i miałem kubeczek na te purge, jak to mówią, czyli na te... No to sam się wydzieli. No coś, co się wydzieli, dokładnie. Mieliśmy chusteczki, to oczywiście była poduszka, był śpiwór. No to jak się popatrzyło na te rzeczy zamkniętymi oczami, to no siatka. Ten śpiwór był siatką, kubeczek był siatką 3D. Tak jakby to zostało. Tak jakby to zostało i po chwili dopiero był kubeczkiem. Czyli to było genialne, po prostu... Przekierowanie uwagi na siatkę spowodowało jakby materializację tego. Tak, to...
to, że coś wygląda jak drewno, po prostu znikało. Widziałem, no widziałem siatkę stworzoną z tymi wzorkami, bardzo, bardzo zagęszczoną. Tak się tworzy modele 3D. Dokładnie tak. No widzisz, ale ty jesteś grafikiem, więc masz bardzo dobre porównanie. Nasi widzowie nie wszyscy są zainteresowani szczegółami pracy grafika komputerowego. Ale proszę sobie wstukać gdzieś tam w YouTubie tworzenie było 3D. To jest siatka. Najpierw się to robi siatkę czy animację do wszystkich filmów, prawda? No tak. Bierze się siatkę, a później tą siatkę obleka materiałem. No i właśnie to wszystko jest siatka obleczona materiałem. Genialne. To jest, wiesz, jak patrzysz na coś i tak przechodzi ci w tą siatkę i nagle się staje czymś, rzeczą. I zdobyłem dzięki tobie pewne potwierdzenie moich teorii i myślę, że będę zdobywał następne, ale na ayahuaskę chyba nie pojadę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję wam. Dajcie nam łapki w górę, subskrybujcie. Z pewnością jeszcze do tego tematu będziemy od czasu do czasu wracać. Dziękujemy. Dziękuję pięknie. Genialnie.